Halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj M-Krik, odcinek 12. Jeszcze się do końca nie wyleczyłem, ale przeżyjemy. Dzisiejszy odcinek robimy uprawę i siew sorko. Na polu numer... no tamtym domu. 53 chyba to jest. Tak więc jedziemy. No kamienie będziemy sprzedawać kiedyś. Oczywiście 70-80 do uprawy. Makornik z siewnikiem już czeka. Nie wiem ile zrobimy. Ale ile mam FPS-ów? 60. A jak odflokuję, to mam 65. Dobra. Od tej dłuższej strony co zaczniemy. Nie składałem go, no bo nie opłacam się. Mamy 12 odcinek M-Krika. W ogóle nie miałbyś tu poplą. Dobrze wie się z poprzedniego odcinka. Ale lekutko nie wyszło. A właśnie, będzie uprawa, to kamienie wyskoczy. Dobra, w tym sezonie bez kamieni. Bez zbierania kamieni w tym sezonie przelecimy i zobaczymy, czy to coś zmieni. Na pewno maszyny się będą szybciej zużywać, ale... ale zrobimy, tak? O, czemu mam tak daleko w ogóle laptopika? Przecież wiem, że mam daleko, ale ja głośno zawsze będę mówić. O tak, będę mówić i wtedy elegancko będzie mnie słychać, bo wtedy na odcinku mnie nie słychać. Albo tak sobie zrobię. O. Nie będę nawracał. No i przeżyjemy jakoś. Fajnie idzie oprawa tym rundierem, podoba mi się. Oczywiście ściernisko po słoneczniku. Raz, dwa. Dobra, tutaj wyjdziemy. Dwunasty odcinek M-Krika. Więc robimy, gdzie robimy, co się da. Bo roboty jest od... nie wiem. W kolejnym odcinku już chyba będą... będą żywa, tak mi się wydaje. No bo to już jest kwiecień. A ja już nie mam kolejnej roboty zaplanowanej. Czekaj, bo pisać mojego kodu nawet nie umiem na telefonie. Uuu, synuś! Co się tak zadusiło? Dlaczego beczy? A, czyli widzę, że tego dalej nie poprawili. Aktualizacja 1.3, a oni dalej tego nie poprawili. Czemu nie może na C400 cały czas lecieć? Tylko musisz sobie cudować między B4 a C4. Czy jak on tam biegnie wrzucił? Nawet nie wiem, nie patrzyłem co on tam na B wrzucił. A teraz jak wrzucił C4 to elegancko idzie. No i na C4 powinien jeździć. Pasy nasypane. No tu będzie sorgo. Mamy 57 tysięcy. Ul sobie robi mi miód. O właśnie, trzeba zobaczyć ile mam... jaka jest cena miodu? Może miód bym wywiózł dzisiaj? Zresztą nie ma za... o, 3500. Trigger sobie od miodu zmieniłem, bo tego nie mówiłem. Zmieniłem sobie trigger, taki co na odchawie wyszedł, ten duży. Teraz wam pokażę go, żeby nie było, że ściemniał. O, tak on wygląda. Może bym ten miód zawiózł? Oczywiście Strong Farmera używam, żeby nie było. Używam Strong Farmera, żeby nie było jaj. Bo nie jestem się tego turem ładować, szczerze mówiąc. To jest za dużo roboty. A tak tutaj ręką w rasiach to się zrobi.
Wyślę tutaj najwyżej tego. Majstra i on pojedzie z tym. No to znaczy trochę kasy danie. Ten trigger jest dużo lepszy. Bo nie muszę pilnować ciągle tej jednej palety. Na oryginalnym triggerze, wiecie, jest jedna paleta i jak się jedno zrobi, to już jest koniec. 383. Zobaczymy, w ile dojdzie. Mi się zdaje, że o 10 dojdzie. No mówię, że o 10 dojdzie. Szybko ceny jeszcze ogarnąć. 3500 Johnson Farmer Lark. No i dobra. Tu gdzieś widziałem tego, Maseja. Nie wiem, te widły na razie mi się nie przydadzą. Ale niech ma. Zaszepimy tą lawetę i puszczę go. Bo ja nie będę jechał z tym miodem. O nie, nie, zapomnijcie. Ile jest tego miodu? 3 tony 400. No tylko, że teraz są większe palety, to jest trochę inaczej, nie? Bo się dobrze zmienili, bo nie ma 120 litrów, tylko 400 litrów ta paleta. I to mi się podoba. Nie wiem, czemu mam takie ścinki dziwne. Ale nieważne. Tu jest ten Johnson. Dobra, tutaj. Zacznij teraz. Jedziesz? Dobra, jedziesz. No ładnie, co John Deere uprawia. Zrobię te dwa przejazdy chyba za 6, wiecie? Bo ile mamy minut? 8 minut. No to zrobię te dwa przejazdy mu. Co tam są? I zacznę uprawiać. I zacznę siać. On sobie tu będzie uprawiał na spokojnie. Bo chcę to tak w 20-25 minut ogarnąć ten odcinek. No bo później trzeba jeszcze będzie wałowanie to zrobić. Ale wałowanie to za poza odcinkiem zrobię. I nawóz na wszystkie pola sypnąć. Chyba na wszystkie. Kod greby. Nie, moja wola stanowi ziemna, dobra. Tylko tutaj trzeba będzie nawóz sypnąć. Po wałowaniu. B4 poszedł. No i z B4 na C4 rzucił i elegancko. Zrzucił, zmienił go. Nie zrzucił, tylko zmienił. No te kamienie to zaogarnę kolejne za niej. Widzę, że z tych małych na te większe się robią, czyli na te pomarańczowe. Ale dobra, dobra. Przeżyjemy, przeżyjemy. 15 godzin, to robota idzie. Mamy 10:16. 16 minut temu ten odcinek powinien być wrzucony, ale ja go dopiero nie grywam, więc... Na 12 będzie. No, na 12 będzie, zanim YouTube sobie tą wersję tam HD przetworzy, to wszystko, to będzie 12. Bo ja o 10:30 go skończę pewnie nagrywać. Może pójdę sobie orać. Na Gamer Ile Radę. Tam na te dwa rządy pójdę sobie orać. Pewnie pójdę sobie orać. Bo ja chcę trochę godzin sobie nabić jednak, gdzie 20, bo fajnie się gra. Fajnie by było, jakby od razu sobie nagrał kolejny odcinek. Niekoniecznie z M-Clicka. A może i z M-Clicka. W poniedziałek. Jutro mogę sobie nagrać przecież też. Bo jutro jest poniedziałek. Ale bym wolał dzisiaj nagrać. Bo dzisiaj jest niedziela. Bo mam kwarantannę do środy, no to... Fajnie by było to wykorzystać ten czas. Na nagrywanie. No i bić te 200 godzin, tak? Bo 189. Ale jutro jest poniedziałek, to myślę, że jutro bije 100 godzin. 200 godzin, sorry. 11 godzin to nie jest dużo gry. Zwłaszcza, że po tym odcinku jeszcze będę musiał siedzieć. Żeby save'a ogarnąć, tutaj zwałować.
bo kamień już się pozbierał, no bo po siebie się nie da. Zwałować nawóz. Znaczy nawóz tak jest szybka robota, ale... Ten czas przewinąć. Dobra, jakoś to idzie. Zrobię ten przejazd do końca. Zrobię mu tam dwa poprzeczniaki u góry, żeby on nie miał problemu o tej drzewka. I puszczę go chyba od tamtej strony. Tak, puszczę go od tamtej strony. Kurde, przez te pasy to tak trochę dziwnie wygląda to uprawiane pole. Przez te pasy dziennie dosypywał komu jednak. Sieczki. Bo ja mam tego mniejszego case'a i on tam ma chyba z 7,5 metra maksymalnie. Czy za 8 metrów maksymalnie sieczkę, nie wiem. Więcej nie dosypię, no bo po co? 8,5 metra chyba, bo tyle ma header. Bo ma dwa rodzaje headera, bo ma 7,5 metra i 8,5 metra chyba. Dobra, nie będę cudował. Zrobię poprzeczniaki, puszczę tamto znaleźć oprawy. Nie będę cudował. Bo cudowanie nie popłaca. O, ale mu go zadusił teraz. Widzicie, jak podniosę kulter i opuszczę szybko, to wtedy lepiej jak pójdzie. Dobra, zrobię tutaj ci na zakładkę. Żebyś czasem sobie nie odwalił. Wiem, że to nie 15, ale zrobię. Wolę zawsze na zakładkę jakąś posadnika. Leciutką. Dobra, zaraz jeszcze wróci Masej na gospodarstwo. Tylko sprzedam sobie szybciutko. Ten miód. Z przodu dużo miodu nie mam. Bo są stare palety. No i elegancko, 12 tysięcy za miód. Kolejna kasa. Dobra. Przejedź. I dobra, i kolega już będzie jechał. Tutaj komuś stoi w tym miejscu, bo mi tutaj pasuje, że on stoi. To jest taki fajny ruch. I tutaj wózek, nawet pasuje, że ten wózek tu stoi. Nie przeszkadza, bo i tak ten jeszcze będzie pierwszy koszony w czerwcu. Czyli za 2 miesiące. Więc... A, ja miałem tego wziąć. MC Kornika już. Jedziemy siać. Sorgo, raz, dwa. 6 metrów to pójdzie raz, dwa. Mam monta na ścieżki do danego, ale nie będę go używał, bo nie wiem. Nie chcę sobie popsuć serii. Może jak będę większe pole, to się będę nim bawił, ale nie teraz. Chociaż na tym polu to nawet fajnie wyszło. Tak mi się wydaje. Tylko, że ja ścieżki bym chciał na 40 metrów rysować. 42 metry. To bym musiał 7 przejazdów robić. 7 przejazdów, żeby mi ścieżka była. Nie? W sensie na 7 ścieżka, o. Na 7 ścieżka. By źle to powiedziałem. Na 7 ścieżka bym musiała być. Bo ja mam tą Amazonkę, czy nie mam tej Amazonki jednak? Muszę zobaczyć. A nie mam jednak tej Amazonki. A, bo ja ją miałem kupić. Dobra, to ją kupię od razu tę Amazonkę, bo ta bredalka miała być tylko do wapna. Albo wiecie co? Nie będę się bawił tą Amazonkę. Tylko kupię tą 10-tonową od razu. Tam jak napierdzielę nawozu, to... Będzie i będzie ten nawóz. O, ciekawe, po odcinku też pewnie będę sobie realnie siał 15 godzin. No chociaż mam tego moda. Patrzcie, jakiego mam moda fajnego. Na tę realną prędkość, że mogę Alt 0 sobie kliknąć i jechać VV Maxa. Ale sobie go wyłączę, żeby nie było. No bo fajnie się sieje powolutku 15 godzin. Siało się przez 3 miesiące, no to teraz też się posieje, tak? Oni tak poprawia 12, a ja się je 15 na godzinę. O kurde, to masz się to. Zasiało, no dobra.
Jak to wygląda ze sprawą nawiedzenia? Wiem, że to jest pierwsza faza, ale ja zawsze lubię się upewnić. O, masa już zjeżdża. Wyłącz mi te kamienie, bo ja nic nie widzę przez te kamienie. O! Trochę za szybko podniosłem. Dobra, wyłącz mi te kamienie. A, bo ja mam ten młot na sieczkę! No właśnie! To ja nie muszę tu na wozu sypać. Patrzcie to. Już jest na maksa nawiedziony. Tylko tu dziesiątka nie leżała. Dziesiątka nie sypała. To... Ten. No, dziesiątka nie leżała, to po prostu nie ma... Nie ma nałożenia, no ale już nie będę tego nałoził, no bo to nie ma sensu. Niech to są sobie tam takie pasy. Mógłbym to przecież nałożyć raz, dwa. Ale czy to się opłaca? Tego to ja nie wiem. A tego teraz w tym modzie na sieczkę, co mam do danego. Ważne jest to, żeby na całą szerokość headera sypał. Sypał kombajn na sieczkę. No, w tym farmingu nie ma trzech nałożeń, więc są dwa. Może to i lepiej, że są dwa. Dlatego ja chyba nawozu w silnikach już nie będę używał. Bo jak będę miał tą siewkę dużą, 10-tonową, no to myślę, że nie będzie mi to potrzebne. Powiem wam szczerze, że nawet zapomniałem o tym modzie, że mam go. Znaczy wiedziałem, że mam go pobranego, ale nie wiedziałem, że mam tu zaznaczonego go. Bo trochę nie grałem sobie już na tym kliku. 16 tego co ostatni raz grałem. 16 lutego, a mamy dzisiaj 27 luty. Więc no. 11 dni temu grałem sobie ostatni raz. Więc... Elegancko. Jutro czeka wasz odcinek z 15. Na wtorek czeka was odcinek z Hoyt-Bellerona. A będzie się tam chyba działo. Ale tak, tam są żniwa. Tam będą żniwa. Do czwarem jeszcze. Ostatnie żniwa do czwarem będziemy robić. Przed wymianą kombajnów. O kurwa. Co to takie lagi? Coś tu z optymalizacją save'a leży, czy co? A właśnie chciałem wam pokazać, ile mam godzin na tym save'ie, żeby nie było. Bo sam jestem ciekawy. Ja mówię, że 30. Gdzie to jest? To jest tu. Co? 21 godzin? Serio? 21 godzin, 4 lata gry już przegrałem? O, to ciekawe. No widzicie. Fajnie to ubywa tym siewnikiem, pewno. Tego siewnika nie będę długo zmieniał. A jak tam moje duże pole? Kurde, GPS-y. Dobra, bo tam zostały dwa przejazdy, z tego co widzę. A ja muszę zobaczyć moje duże pole, bo tam wiem, że było wałowane. A nałożenie jest na maksa, dobra. A co tam właśnie w ogóle? Ej, serio, nie pamiętam. A, rzepak zasiałem. Czyli mamy tak. Dwa jęczmienia pola. Małe. Jedno wielkie rzepaku. Jedno wielkie rzepaku. Cztery pszenicy pola. I jedno nawet duże sorgę.
A mówili, że poprawili. O! Machra scen poprawili z tego, co widzę. W sensie to tam pisało, ale ja nie do końca doczytałem, co tam pisało. Widzicie, na słupkach jest napisane na przykład miód, że najniższa cena tutaj tego dnia, czyli we wrześniu, jest 2700, a najwyższa 3400. A jak to wygląda z... Dobra, masło to mnie nie interesuje, ale jak to wygląda z soją na przykład? 3700, dobra. W lipcu 3700. Najniższa 1000... O, jak to przepaść w ogóle. A z rzepakiem, jak to stoi? 2200 niby. A pszenica? No, jest mi 1100. Czyli jak jest 1100, to jest dobra cena dla sprzedaży. Aby jest 1000, no 2000 powiedzmy. A jak tam sorgo stoi? 1600 niby. Ale po 1900 sprzedawane. Więc nie wiem, jak ten wachlarz cen jeszcze dokładnie działa. Bo dosłownie dzisiaj odpaliłem save'a dopiero. Po tej aktualizacji nowej. Nie sprawdzając ich wachlarzy cen. Bo to chyba bierze tak jak było to w 19 albo 17, że bierze to z ostatniego sezonu. Tak mi się bynajmniej wydaje, że to tak działa. Mleko 2300 niby najwyżej. Mleko 3300 dziś. Znaczy w luty. A dzisiaj co mamy? Kwiecień, to nie jest tak tragiczne. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie działać. Jeździć, grać, obserwować. Ale powiem, że fajnie idą do ciebie. I podoba mi się ten zestaw, w ogóle ten makornik z tym kunem. Coś pięknego. 10.30 miałem odcinek, to znaczy, że 60.30. No dobra, zrobimy jeszcze z tym dwa kółka i będziemy kończyć. Ja muszę iść zobaczyć, ile mam minut. 22. No to akurat jeszcze z dwa kółka. Żeby też nie do końca siać, no bo po co? 25 minut wam wystarczy. A ja lubię nagrywać odcinki. Chociaż do tego... No ja wiem, że lubię nagrywać, ale jest trochę inny problem z nagrywaniem odcinka. Taki, że wy tego nie chcecie oglądać już. Więc zrobię o tym oddzielnego vloga, bo już pewnie nikt nie ogląda. Dlatego zrobię o tym oddzielnego vloga. W tym tygodniu, jak będę mógł wyjść na dwór, tak? No bo mam kwarantannę, no to nie wyjdę. Do czwartku nie, do środy nie mogę wychodzić, ale w czwartek już mogę. Więc na niedzielę chyba sobie ogarnę takiego vloga. Żeby wam powiedzieć, jaka jest sytuacja u mnie. Nie finansowo, bo to tam z finansami to nie ma nic wspólnego. Tylko jest inny problem. Z moim wiekiem. Ale to się wszystko na vlogu dowiecie. Wszystko ładnie na vlogu wywołałem, chciałem na ten temat. Kwiecień 10.13. Aż się dziwię, że to mam tylko 21 godzin. Godzin, a takie maszyny. A, bo ja tutaj znajdźki miałem, dobra. Już wiem dlaczego. Już teraz wszystko wiem, dlaczego mam takie maszyny. Jak na taki numerek odcinka. Po prostu znajdźki szukałem. I dlatego to tak wygląda. A mi zostały raz, dwa, trzy przejazdy. Dwa w dół, jeden w górę. No, trzy przejazdy, dobrze. No ten akurat koło Jundera się zakończy odcinek. No, znajdźki były. Tutaj ten land chce jak najszybciej zrobić tego. Wtedy dokupić te dwa pola, czyli 54-55, żeby to też było takie jedno wielkie pole. Tak jak u artysty było.
spektakl artysty było. Oczywiście ta droga zostanie, bo ona mi się podoba. Bo zawsze gdzie przyczepą stanąć, jak to używa. Dobra, Żydy są. Dobra, wiem, są Żydy, ale to poprawię po odcinku. Chyba, że zapomnę, ale raczej jak to będę stał zestaw, to nie zapomnę. Bo zaraz od razu sobie to ogarnę po odcinku. Mamy 34 minutę gry mojej. No, czyli na 10 odpaliłem farminga. Znaczy tam minutę przed 10 z tego wychodzi. Czyli jeszcze pół godziny i będzie 190 godzin. A dzisiaj mam zamiar pograć sobie trochę. Jutro poniedziałek to może. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie jutro. Tym farmingiem. Pewnie zaniesane to będzie znowu 10. Czy dzisiaj się udało, bo stałem o 9:10. Co jest... Oj, drzewo. Co jest szokiem i niedowierzaniem. No dobra, tego ostatniego przejazdu. Tam na meter. Nie będę robił. Na odcinku oczywiście. Bo po sorgu chyba sobie zrobił... No, nie wiem, bo tu może było z dobre dwa pługi jeszcze dołożyć, nie? Ja chyba jednak te dwa pługi sobie dołożę tutaj. To będzie 5 metrów i tu będzie ten metr, no to będzie akurat 6 metrów. Wtedy będzie akurat na ciebie tutaj wychodzić w pole. Tutaj dołożyć dwa pługi będzie elegancko. Chyba mogę dwa pługi dołożyć. Nie wiem, nie sprawdzałem tego teraz. Jo, bo teraz do rogu jestem to. Na luzie. Dobra, dziękuję wam za oglądanie tego. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceńcie kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć. Do następnego. Na razie, trzymajcie się, cześć.